Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka z Yet Another Zombie Survivors. I jak twórcy obiecali, doprowadzili do nas kolejną aktualizację wersji 0.3.0. Tu jak widzimy komunikat ze strony twórców, że mają nadzieję, że będziemy się dobrze bawili grając w nowej mapie, walcząc z nowymi wrogami, pokonując nowe wyzwania, eksperymentując z nowymi przedmiotami, umiejętnościami. Dobrze, także zobaczmy, co się nowego pojawiło. Wyłączymy komunikat. Zobaczmy, co nowego się pojawiło. I oczywiście zagrajmy. Jeszcze wrócę do osiągnięć. Czy tu coś się pojawiło? Tak, mamy serię nowych osiągnięć. Ale nie będę sobie ich na razie spoilować. Zobaczmy, czy mamy coś w ulepszeniach nowego. Wydaje mi się, że nie powinno być nic nowego w ulepszeniach. Nie, mamy wszystko wykupione tak, jak być powinno. Okej, okay. Nic nie widzę, żeby się coś nowego pojawiło. Może i dobrze. Dobrze. Widzę, że jeszcze rangi trzeciej nie są dostępne. Nowych kolegów, koleżanek też jeszcze nie mamy. No to dobrze, może zaczniemy, że tak powiem, standardowo od naszego kolegi Słota, a co później zobaczymy, co się pojawi. I tak, skoczyło nam nowa mapa. Pierwsze pustkowie. Dobrze, spróbujmy, zagrajmy w pierwsze pustkowie. Okej. Okay. Ładne cienie. Kurczę, ładnie. Okej, okay, dobrze, ale nie dyskutujmy, zagrajmy. Zobaczmy, ile wytrzymamy. Pytanie, jakim sobie zagramy na pierwszy rzut. Może standardowo, co? Pierwszy zestaw, czyli SWAT. Kurczę, chciałem coś innego od razu, ale niech będzie. SWAT, twardziel i inżynier, czyli zestaw naszych pierwszych trzech kolegów. Bo tak, bo czemu nie? Okay. Chyba też inna muzyka przy okazji jest. Na pewno jest inna muzyka. Rykoszet. O, tego nie było wcześniej. Już mamy nowe umiejętności. Ulepszenie rykoszet. SWAT ładuje broń specjalną amunicją zwalającą wystrzelonym przez niego pociskom zrykoszetować na dodatkowy cel. Podoba mi się. Okej. Okay. No pokażmy, rykoszet działa, bo póki co nie widzę. Chyba zadziałało raz. Jeszcze raz. Tak, tak, pojawił się rykoszet, świetnie. Super, no to jedziemy z pistoletem. O, tu za bajączek. Okej. Okay. I zobaczcie, że mamy w informacjach na zielono. Co się zmienia na kolejnym poziomie, ale nadal szkoda, że informacja nie pojawia się po prawej stronie w tym menu. Mogłoby też od razu wskakiwać informacja, że to zmieni to i to, nie? Okej, okay, lecimy z pistoletem. Oczywiście, że rozwijamy nadal naszą główną broń. I rozwijamy rykoszet. Czas aktywacji 40%, świetnie. Okej, okay. SMG, pięknie. Widzę, że pojawiła się skrzynka, to od razu po nią biegnę. Ciekawe, czy mapa jest... Trzeba by po niej tak dokładnie przebiec, czy jest większa od tej naszej podstawowej. To co? O! To za kolega? O, patrzcie go. SMG. O kurczę. Motywy jak z Duny, co? Okej, okay, daj mi coś ciekawego. Tyk, topór. O, popatrzcie po prawej stronie. Popatrzcie, co się dzieje. Widzicie to? Super, pokazuje, które rzeczy się zmienią. Pięknie. Wrażenia broni.
obrażenia broni jak najbardziej. Cyk. Okej, okay, SMG. Zobaczmy, gdzie jest koniec mapy. Jest koniec mapy. Chyba nawet znaleźliśmy koniec mapki. Tak, pięknie. Gdyby wyskoczy kolega, pokażcie go. Cześć. Cześć, chłopie. Dobrze, widzę na SOS. Biegnę od niego. Rykoszet, karabin szturmowy. Tak, chcę karabin szturmowy. Tym razem nie chcę snajperki. Chcę karabin szturmowy. Świetnie. Póki co ścieżki z granatów nie będę rozwijać. Tak sobie myślę przynajmniej. Ani medyczka, ani łowczyni. Przelosuj. Ani duch, ani medyczka. Przelosuj. Inżynier. Tak. Chodź inżynier do kolegi. Znaczy do kolekcji. Pomóż słota w tej nierównej walce. Okej. No to się szykuje znowu kilka odcinków w tej grze. Bawimy się różnymi konfiguracjami. Jeżeli macie jakieś specjalne życzenie, z kim zagrać kolejnym razem i której broni użyć, to oczywiście możecie napisać spokojnie. O, to krąży za nami nawet. Pewnie możecie napisać w komentarzu, kogo byście chcieli widzieć. Chętnie spróbuję różne konfiguracje. Drewniany kijek. Okej, ładnie. Kurczę, ładnie. Ale ten ziemniaczek nic nie robi, nie? Ciekawe, czy ma jakieś znaczenie na dobrą sprawę. Wiem, że to jest w związku z grą Rotato, nie? Drewniany kijek. Obrażenia broni. Modyfikator PD. To jest ciekawe. Tego nie było wcześniej, nie? Więcej PD, ale mniejsze obrażenia broni umiejętności. Wiecie co? Ja to wezmę. Tyk. Bo to oznacza szansę na więcej umiejętności, nie? Granat EMP to też jest coś nowego. Inżynier rzuca granat, który wybuchł. A on zadaje obrażenia pobliskim wrogom i elektryfikuje tych znajdujących się dalej. Tego też nie było. Pokażę, jak to działa. Tyk, ładnie, ładny wybuch. Okej, okay. Coś tu jest zabrażania, tak? Bo oczywiście, ale chcemy tarczę energetyczną. Tyk. Czy można zabić jakoś? Chyba nie, co? Widzę sygnał SOS, już się tam wybieram. W takim wypadku rozwijmy do końca karabin szturmowy. Cyk. Okej. Okay. No, kurczę, nie tego chciałem. Chciałem twardziela, oj tak. No to nasz podstawowy, standardowy zespół jest gotowy. Tak to działa, okej. Okay. No to działamy. Teraz kwestia, czy mogę tak jakoś zabić? Mogę w ciebie wejść? Nie mogę, co? Dobrze, teraz kwestia wytrzymania. Paralizator, chętnie. Kwestia wytrzymania, aha. 20 minut, tak? Jest skrzynka, od razu po nią biegnę. A już się tam pojawił siekierkowy jakiś. Rykoszet, okej. Okay. Rażenie prądem. Biorę. Cyk. Okej. Okay. Pięknie. Rękawice bukserskie. Szczęście. Nadal nie wiem, co to szczęście nam daje, nie? Ale na razie biorę obrażenia broni plus szybkostrzelność. To zniweluje to, co straciliśmy przed chwilą. Okej. Okay. Jakieś domki tutaj. A
A nasz siekierkowy jaki był, taki jest, nie? Nasz ulubieniec. Rykoszet, więc większa szansa, 55%, świetnie, tarcza energetyczna chętnie, cyk. Okej. Widzę sygnał SOS, zaraz się tam wybierzemy. No już mamy 70% szans na rykoszet, świetnie. O, biorę czerwone, biorę, dziękuję. Granat PMP, rażenie prądem, dron tarczowy. Póki co jeszcze rozwijajmy rażenie prądem. Ej. Kurczę, ja przed chwilą mówiłem, że będę wytrzymać 30 minut, nie? A przecież my nie gramy na Endless Mode, nie? Czyli na nieskończone, tylko na podstawowej wersji. A podstawowa wersja była na ile? 20 minut? Chyba tak to było, nie? Tak dobrze pamiętam. Zatem braliśmy takiej podstawowej wersji. Okej. Tyk. No dobrze, no to rozwijajmy ten EMP już może do końca. Jest tarcza, przepraszam, skrzynka do zabrania. Chętnie sobie po nią pobiegnę. Tyk. Rykoszet. Okej. Okay. No dobrze, nie. W pierwszej kolejności może rozwijajmy podstawowe broni, jak jest taka możliwość. No z tego zestawu to chyba ten dron tarczowy. Zdrowie więcej niekoniecznie. Zasięg przyciągania. Maksymalne zdrowie 150. Zasięg przyciągania. Nieistotna, dobrą sprawę. Podnosi na nogi i smakuje. Kurczę, no nic on mi się nie podoba, przelosuj. No już troszkę lepiej. Szybko szczelność, cyk. Okej. No. O, nowy kolega, cześć, kulkowy, ciebie nie znamy jeszcze. Dziękuję. Elba, cyk. Marzesz, jeszcze granatę EMP dostał. Okej. Okay. Kurczę, ja myślałem, że ta wersja 0.3.0 dopiero wyjdzie po 31 sierpnia, a to już. Miła niespodzianka. Wypytał sygnał SOS. Chętnie sobie tam wybiegniemy, bo to kolejna znowu... nowy upgrade. Tyk. Bombardowanie. No dobrze, niech już się rozwija. Słodziak, nie? Jeżeli to przeżyjemy, a mam taką nadzieję, że tak się stanie, to w kolejnym odcinku z tego zrobimy zestaw kolejnych trzech postaci. Może damy nimi radę, a od następnego trzeciego odcinka będziemy kombinowali na Endless Mode. Natomiast ładowuję broń, gdy otrzymujesz, gwarantuje zdobycie poziomu przy zdobyciu punktu treningowego. Nie wiem, jak to kurczę działa. Po co mi zdobycie poziomu przy zdobyciu punktu treningowego, nie? Przelosuj. Ziemniaczek, ziemniaczek. Losuj jeszcze raz. Tyk. Nie podoba mi się nic stąd. Postrzelność, modyfikator kasy i jeszcze raz drewniany kijek. Nie chcę go chyba jeszcze raz. Wyobrażenia broni szybko strzelność. Ten kijek mi się przydał na wersji Endless Mode, to na pewno. Zobaczcie, czy mamy więcej przedmiotów. Umiejętności w zasadzie naszych bohaterów. Dla mnie po jednej chyba nowej umiejętności jest. A no to pewnie tak to wygląda. No to wtedy by miało sens, żeby dobić najwięcej do 30 minuty. Dobrze, ale teraz skupmy się na tym.
Okej, porażnie prądem w takim wypadku. Musimy się tutaj wytrzymać do końca, bo jeszcze zostało nam 12 minut. Tyk. O, jest SOS, oczywiście się tam wybiorę. Chyba czy paralizator? Chyba czy paralizator? Paralizator, bo za chwilę będziemy mieli nową wersję broni. Okej. Jest i sygnał SOS, a przepraszam, skrzynka. Nie sygnał SOS, skrzynka się pojawiła. Okej. Burger się pojawił. O, i bardzo chętnie. Burger, dziękuję. Tyk. Okej, z tego zestawu to EMP rozwijajmy. O, znowu ty. Pan bandażak, cześć. Ty taki przerośnięty trochę mumia, co? A nie powiem, przyda mi się znowu magnes. Okej. O, chyba nawet go widzę. O, właśnie, dzień dobry, panie magnesik. Tesla chętnie. Tyk. Oczywiście po sygnale SOS. Because I need that. Strzelba, pięknie. Jest skrzynka. I połowa za nami, 10 minut minęło. Okej, teraz sobie kolega nie sobie wyrośnie. Tak, 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 zrób swoje. Okej, rozwijajmy dron tarczowy. Tyk, jabłuszko, większe leczenia, czas przeładowania broni, czas na kradzież, bonusy leczenia, nie, sobie wezmę czas przeładowania broni, cyk. No pani mumia, wystaw tyłek, dziękuję. Okej. Gdybym tak chwilę postał w miejscu, przeżyjemy. A tu chwilę postoję. Tu, o, chodźcie koledzy, sobie herbatę napiję w tym czasie. Jakoś nie chcą podchodzić do nas, nie? To my przyjdziemy do was. Okej, okay, jest sygnał SOS. Nie wiem, czy zauważyliście, jak biegłem w tego pajączka, to nam spadła prędkość chodzenia. Muszę o tym pamiętać, jak będziemy grali w Endless Mod, bo to może nas położyć, nie? Na dobrą sprawę. Tesla. Jest skrzynka. Tyk. Takanka, dostępne pominięcia, dostępne banicje, szybko strzelnąć bardzo chętnie. Okej.
No, masz ładne ząbki, ci muszę powiedzieć. Takie nie za małe. Okej, okay, bombardowanie. Tesla, jak najbardziej. No, są to jakby odporni. Patrzcie, są twardzi, nie? Są odporni na naszą tarczę ochronną. To odporni, no. Obrotnia są jakby słabe, żeby położyli od tak. Ale nam to nie przeszkadza w żaden sposób. Chyba damy radę i tak. Okej, wykryto sygnał SOS. Rykoszet. O, to ostatni poziom. Pięknie. Okej. Cyk. Furia wyzwolona. To też nowa umiejętność, co? Bardziej wpada w szał. Przekuwając swą furię, potężny zastrzyk do jego zdolności bojowych. Obrażenia, szybkostrzelność. Okej, okay, bierzemy. Ładne umiejętności, podobają mi się. Okej, okay, biegniemy oczywiście po skrzynkę. Opór. Mamy 15% szansy na trafienie krytycznej broni, ale tak sobie zwiększymy ogólnie obrażenia. Okej. Okay. O, oni się tak jak jaką kolę układają. O, próbują nawet w koło chcą mnie okrążyć, tak? O, chodź ci pierony, no. Chodźcie, Lorek. No dobrze, jakby nie patrzeć, zostało nam jeszcze troszkę ponad 6 minut. Kurczę, miło wrócić do tej gierki. Żeby nie trzeba było może długo czekać, to pozostałe 3 osoby sobie ogarniemy już jutro w fajnym odcinku. A później polecimy standardowo, co 2 dni. Zapraszam, ja tylko posygnał SOS. Dron tarczowy, chętnie. O, kolega zostawił coś ciekawego? Zostawił pewnie. Okej, okay. I szybko do skrzynki. Pięknie. Rączka cukrowa. Pokonanie bossa zapewnia 3-sekundową premię, 25% czasu przeładowania broni i 25% szybkości strzelności broni. Ciekawe, ciekawostka. Biorę. Umiejętność przyda się na bieg nieskończony, tam gdzie tych bossów jest masa, nie? Pod koniec. Biegają po 3-4 w grupie. Nie ścigają, jak tylko mogę. No chodź, zabijem jednego, zobaczymy jak to działa. Przepraszam, strzelba, cyk. Nie wiem, jakoś nie widzę różnicy. Okej, okay, kiedy ja tyle oberwałem? Bombardowanie, cyk. Laser? A może i chce laser, albo nie chce laseru? Może i chce laser, może być laser.
biegnę od razu po skrzynkę. 16 minut za nami. Już francuski, z tym pominięcia. Obrażenia krytyczne broni. Obrażenia umiejętności, okej. Okay. No cześć, dzień dobry. Kolejny. Dzień dobry. Powtarzalna strzelba. Dopiero mamy teraz powtarzalną strzelbę, kurczę no. Aby trochę pocisnąć z tym. Okej, wieżyczka z karabinem, niech się rozwija. Widzę, wpadło nam parę achievementów w tej misji. Bardzo dobrze. Biegną od razu pod skrzynkę. A gdzie sygnał SOS? Aha, kurczę, po drugiej stronie. A raz tam pójdziemy. Tyk. Gołąbek. Szczęście. No weźmy sobie kruszowego misia, bo czemu nie? Tu kolega wysławił coś ciekawego, dziękuję. Znowu nas próbujecie obmarzyć? Nie, się nie damy. Nie. Okej. Tyk. Elba powtarzalna, jak najbardziej. Chyba nie zdążymy do końca naszej broni rozwinąć, nie? Zostało dwie minuty z groszami. Chyba widziałem magnes. O tak. Tyk. Wylosuj ten raz. Okej. Okay. Proszę nie prądem ostatni poziom. Świetnie. Cześć, dobrze cię nie widziałem. Dziękuję. Energetyczna kolejny poziom, spoko. Cześć mumia. Okej, jeszcze jedna skrzynka. Więcej pancerza? Teraz to już nie potrzebuję chyba, co? Obrażenia krytyczne broni? Albo... Niech będzie. To nam szkodzi. Tyk. Okej, okay, EMP. Została minuta, tak? Do końca? Chyba problemu nie, być nie powinno już, co? A znowu na chuj mógł krążyć. Kuria wyzwolona, chętnie. No cześć, mumia. Akurat wyszedł na nim ten chłopek. No patrz, jak próbują mnie tutaj zagnieść, nie? Nie zdążycie, panowie, zostało wam 10 sekund. Skrzynka pojawiła, ale chyba do niej nie dobiegniemy, co?
i nastała jasność. Otwaliśmy. Błędowska legenda, okej. Okay. Jak to wygląda, jeśli chodzi o nasze umiejętności, a to nasze broń w zasadzie? Karabin szturmowy naprawdę robi dobrą robotę. U inżyniera troszkę to gorzej wygląda, ale nie zdążyliśmy się do końca rozwinąć. Bardziej strzelba powtarzalna też nie była jeszcze do końca rozwinięta. Ale spoko, spoko. Jest naprawdę ładnie, fajnie. Mamy coś nowego znowu. Okej. Okay. Się odblokowało parę rzeczy. Zabójczy feature, rozkład okrężny, mój zbawca, wypadki chodzą po ludziach, cokolwiek to wszystko znaczy, nie? I błędowska legenda, okej. Okay. Odblokowaliśmy co? Odblokowaliśmy rączkę cukrową, tak widzieliśmy ją, 5-10 kg kilo, okej. Okay. Cyclone Magnes, zebranie opuszczonych pieniędzy daje plus 100% zasięgu, aha, to jest 3 sekundy, w porządku. I parszywe pustkowia. Czyli odblokowaliśmy w tej chwili tryb nieskończony do parszywych pustkowi. Czy w opcji trenuj? Pewno nic się nowego nie pojawiło, ale tak tylko sobie zerknę. Nie, nie ma nic nowego, nie? Jesteśmy na czysto. Dobrze, w kolejnym odcinku spróbujmy jeszcze raz to samo, czyli podstawowy tryb tej drugiej mapy z postaciami następnymi, czyli naszą łuczniczką, medyczką i duchem, tak? A na tą chwilę dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca. Jeśli Ci się spodobało, skorzystaj teraz za zasubskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Majcie się zdrowo. Hej!